Miliardy dolarów płyną na rynek marihuany, zarówno medycznej, jak i rekreacyjnej. To nie jest jeszcze zielona gorączka, ale przy inwestowaniu trzeba być selektywnym i uważnym. Rośnie społeczna akceptacja, jeżeli chodzi o marihuanę, i między innymi w związku z tym giganci zaczynają inwestować na tym rynku. I tutaj mowa jest o naprawdę wielkich firmach z branży tytoniowej, z branży napojów, ale no, trzeba być selektywnym i ostrożnym. To nie oznacza, że można inwestować w każdą spółkę. Gdy w Stanach Zjednoczonych zniesiono prohibicję, to nie oznaczało, że wszyscy producenci chmielu mieli się fantastycznie, wręcz przeciwnie. Więc tutaj ten rynek również jest bardzo szeroki. To nie oznacza, że każda spółka, na przykład notowana z branży, notowana na giełdzie w Kanadzie, będzie się miała dobrze i zwiększą się jej zyski. O wielu spółkach niewiele wiemy. Można inwestować na przykład w przedsiębiorstwa, spółki, które zajmują się waporyzatorami. Można w produkcję i uprawy, ale tutaj też trzeba być uważnym, bo na przykład w stanie Colorado, który ma 5 milionów mieszkańców, jest wydanych ponad 1400 licencji na produkcję, na uprawę, a są takie stany, w których tych licencji jest kilka. Więc jeżeli marihuana zostałaby zalegalizowana na szczeblu federalnym, no to jakie spółki lepiej mieć? Lepiej takie, które działają na takich stanach, gdy tych licencji jest mniej. Więc no to jest taki prosty przykład, który pokazuje, że nie można w ciemno inwestować, czyli trzeba o danej spółce naprawdę sporo wiedzieć. I to jest problem i wyzwanie. Więc może inne instrumenty. Powstają różnego rodzaju indeksy tego typu spółek, ETF-y, więc spektrum jest duże. Środki płyną na ten rynek. Z 2017 na 2018 rok to było czterokrotnie więcej inwestycji. I ta dynamika pewnie nie będzie już tak duża, ale jednak jest trend wzrostowy. Trzeba być uważnym i trzeba być, powtórzę, selektywnym.